Cześć, dziś mam dla Was bardzo ciekawą informację na temat Danger Force. Wczoraj, 18 marca, Nickelodeon oficjalnie potwierdziło, iż Danger Force otrzyma drugi sezon. Przypominam, że pierwszy wciąż trwa i w Stanach Zjednoczonych wyemitowano już 20 z 26 odcinków. Drugi również ma zawierać 26 odcinków. Data premiery niestety jest wciąż nieznana, lecz obstawiam początek 2022 roku. W USA serial jest hitem, więc formalnością wydawało się jego kontynuowanie. Mam nadzieję, że drugi sezon będzie naprawdę dobry i zobaczymy w nim znane postacie, jak na przykład Dr. Miniak, ale i całkiem nowe. To teraz wystarczy czekać i być cierpliwym. Czekamy również na finałowe odcinki pierwszego sezonu, które zapowiadają się naprawdę ciekawie. Miejmy nadzieję, że w drugim sezonie ponownie zobaczymy Henryka, a być może resztę z głównych postaci Henry Danger. Opis drugiego sezonu prezentuje się następująco. W drugim sezonie uczniowie kontynuują naukę swoich mocy oraz toczą walkę z jeszcze większym złem niż kiedykolwiek. Muszą również ukrywać się przed światem oraz ukrywać swoją tożsamość. Ta fabuła bardzo mało nam mówi, ale no musimy być cierpliwi, jak już powiedziałem. Na koniec przypominam, że nowe odcinki Niebezpiecznego Oddziału premierę będą miały polską premierę 5 kwietnia. Dziękuję Wam za obejrzenie, pamiętajcie o łapkach i subikach, a my się widzimy już wkrótce, no i hej. Jerks, time to kill them.